Dzień dobry. Witam w trzecim panelu dzisiejszego dnia. Nazywam się Dominika Sitnicka. Jestem dziennikarką OKO.press. Nasz panel będzie dotyczył sytuacji krajowej, jak slapy wyglądają na gruncie polskich przepisów w sądach, co się dzieje. Jeszcze zanim przedstawię naszych gości, powiem tylko, że ten panel organizowany jest w ramach projektu Wzmacniania ochrony wolności mediów, monitoring i edukacja, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy norweskich. Dziękuję po reklamie. Naszymi gośćmi są dzisiaj, zacznę tutaj od może najbliżej siedzącego, Krzysztof Pluta, radca prawny reprezentujący dziennikarzy i wydawców prasy w procesach o ochronę dóbr osobistych, współpracujący między innymi z OKO.press, z Polityką. Naszym drugim gościem jest Jakub Kudła, dyrektor działu prawnego Ringier Axel Springer Polska. Naszą trzecią gościnią jest Joanna Szymańska, pełniąca obowiązki dyrektorki Article 19 Europe, międzynarodowej organizacji zajmującej się wolnością słowa. I naszą czwartą gościnią jest Zuzanna Nowicka, prawniczka programu Wolność Słowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, doktorantka UJ. Pierwsze pytanie będzie nawiązaniem do słów, które padły dzisiaj w pierwszym panelu. Przytoczę je, nie trzeba znać na pamięć tego, co tam się działo. Roman Imielski powiedział w którymś momencie coś takiego, że media nie funkcjonują poza prawem, że procesy są, działy się zawsze, od dawna, że to jest normalna rzecz i że takie procesy czasem się przegrywa, czasem wygrywa. Więc to pierwsze pytanie w nawiązaniu do tych słów, jak państwo rozróżniają takie sytuacje, właśnie takie przypadki, kiedy proces jest jeszcze czymś, co się mieści w jakichś granicach właśnie sporów w życiu publicznym, a co już w waszej ocenie nosi te znamiona slapu? Jak rozpoznajecie takie sytuacje? Możemy zacząć od po mojej prawej, od mecenasa Pluty. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, żeby wziąć udział w tej konferencji i dyskutować o tych bardzo ważnych z punktu widzenia interesu publicznego sprawach. Odpowiadając na pani pytanie, oczywiście procesy o ochronę dóbr osobistych toczyły się od dawna, toczyły się zawsze i toczyć się będą. I wedle mojej oceny, kiedy dyskutujemy o slapach, bardzo ważną rzeczą jest, żeby odróżniać slapy od normalnych pozwów o ochronę dóbr osobistych, bo musimy pamiętać o tym, że każdy ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia, do ochrony swoich praw i nie należy moim zdaniem mylić zwykłych pozwów o ochronę dóbr osobistych od slapów. Kiedy wedle mojej oceny, kiedy mamy do czynienia ze slapem? Właśnie wtedy, kiedy ten pozew wykracza ponad jakąś rozsądną, przeciętną miarę, kiedy widać, że te żądania, które są kierowane wobec strony pozwanej, że one, tak jak powiedziałem, przekraczają pewną miarę, która zwykle jest określona innymi podobnymi sprawami. Ja takie pozwy, czerwona lampka zapala mi się wtedy, kiedy ktoś żąda kwoty znacznie wyższej niż tej, której zwykle żąda się w tego typu sprawach. Według mojego doświadczenia sądy w Polsce zwykle zasądzają kwoty na poziomie 10-20 tysięcy złotych z tytułu zadośćuczynienia. Jeżeli ktoś występuje z takim pozwem i z takim żądaniem zapłaty, to nie świeci mi się żadna czerwona lampka, ale jeżeli ktoś żąda 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, miliona złotych, 10 milionów złotych czy więcej, bo takie procesy też w Polsce się toczyły, to powstaje pytanie, po co ktoś wytacza taki proces wielokrotnie przewyższający przedmiot sporu, który zwykle takim przedmiotem powinien być w
podobnej sprawie. O pewnym przekroczeniu jakiejś rozsądnej miary mogą być żądania dotyczące publikacji przeprosin. Jeżeli są to żądania publikacji w innym miejscu niż to, w którym nastąpiło naruszenie dobra osobistego, jeżeli to jest żądanie wielokrotnej publikacji przeprosin, to jasne jest, że tak, spełnienie takich żądań będzie się wiązało z bardzo wysokimi kosztami publikacji takich przeprosin i jest jasne, że takie żądanie zmierza do tego, żeby pogrążyć drugą stronę, żeby ją zrujnować finansowo. Innym rodzajem sytuacji, inną sytuacją, kiedy moim zdaniem można mówić o slapie, jest taka sytuacja, kiedy powód wytacza powództwo, wiedząc, że prasa napisała prawdę, a liczy tylko na to, że dziennikarzowi czy wydawcy prasy nie uda się wykazać, że to, co napisał, jest prawdą. Jest to ewidentne nadużycie prawa procesowego, ewidentne nadużycie prawa do tego, żeby zamęczyć dziennikarza, żeby zamknąć debatę publiczną, żeby nikt o tej sprawie się nie dowiedział. To z grubsza. Dobrze, to dziękuję. To może poproszę Joannę Szymańską. Jak w Article 19, jak definiujecie slapy i no jakie przykłady uważacie za najbardziej typowe? Jeśli mówimy o tutaj gruncie lokalnym polskim, bo to też trzeba, tu już wiem, że wielokrotnie o tym tutaj mówiliśmy, ale polska specyfika jest szczególna, bo w różnych innych krajach to inicjatorami slapów są najczęściej jakieś biznesy czy oligarchowie, czyli jakieś prywatne podmioty. Natomiast w ostatnich latach w Polsce mieliśmy masowe składanie pozwów przez to, co byśmy nazwali instytucjami publicznymi, czyli czy przez choćby czy spółki Skarbu Państwa, czy przez polityków związanych z partią rządzącą, czy nawet przez poszczególnych ministrów czy ministerstwa. I to jest jakby, to jest warte podkreślenia, że ta specyfika jest tutaj, była w ostatnich latach troszkę inna i na pewno co tutaj wskazuje nam na takiego slapa, to, że bardzo często w Polsce mieliśmy do czynienia ze składaniem pozwów, na przykład dwóch pozwów, czyli jeden za jedną i tę samą wypowiedź, czy tam za tekst dziennikarski, czy też za jakąś działanie aktywistyczne, że dana osoba dostawała pozew i z kodeksu cywilnego za naruszenie dóbr osobistych, ale również i z oskarżenia prywatnego, nasz niesławny artykuł 212 kodeksu karnego, czyli to też już wskazywało, że jest to jakieś działanie bardziej strategiczne, bo czemu nie wystarcza jedna tylko droga, tak? Tylko się jakby z różnych stron bombarduje daną osobę tymi pozwami, więc to na pewno tutaj wyróżniało te polskie kwestie. Na pewno też zawsze trzeba patrzeć, kto pozywa właśnie i kto jest pozwanym, bo oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że dziennikarz popełni błąd albo może nawet możemy założyć, że celowo, tak? Więc nie można tego wykluczyć, ale jeżeli widzimy, że to dziennikarz jest celem albo aktywista, a po drugiej stronie stoi duży pieniądz albo władza tak naprawdę, no to tu już się też musimy zastanowić, czy to jest działanie właśnie strategiczne, żeby zastraszyć, czy jest jednak uzasadnione.
To ja bym może nawiązała do tych słów dotyczących instytucji publicznych. Czy w ogóle Państwa zdaniem instytucje publiczne, czy wyobrażamy sobie takie sytuacje, kiedy ich roszczenia są uzasadnione i mogłyby pozywać, miałyby właśnie takie uzasadnione powody? Może Zuzanna Nowicka. Bardzo chętnie, to jest temat, którym się zajmujemy w Fundacji Helsińskiej. Intensywnie, powiedziałabym, może w ten sposób. Nie chcę za dużo mówić o prawie, bo to też nie o to chodzi, ale przywołam taki bardzo istotny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o MAMO przeciwko Rosji z kwietnia, który zapadł w kwietniu chyba, lub marcu, bodaj 2 lata temu, w którym Trybunał w ogóle wyłączył taką możliwość, to znaczy powiedział, że pozwy o ochronę dobrego imienia wytoczone przez instytucje państwowe są co do zasady niezgodne z artykułem 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje wolność wypowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że ta argumentacja Trybunału opierała się na tym, że one mają bardzo liczne możliwości odpierania różnych zarzutów formułowanych przez opinię publiczną, przez dziennikarzy, przez aktywistów. Jest tam też argument, dostrzegamy pewien argument ekonomiczny, tak? To znaczy tak nie powinno być, ponieważ to jest, wykorzystujemy w ten sposób pieniądze podatników, a po drugie, no przecież prasa, aktywiści, ale też w ogóle na przykład popularni użytkownicy mediów społecznościowych, tak, pełnią pewną rolę tego publicznego watchdoga, to znaczy publicznego stróża. Ich rolą, ich funkcją jakby po to działają, aby różne nadużycia ze strony władzy, nadużycia praw człowieka, korupcje, różne afery czy skandale wyciągać na światło dzienne, informować o nich opinię publiczną. Więc jest pewien w tym wyroku zawarty pewien niuans, który mówi, że w sytuacji, w której to jest kwestia działalności gospodarczej tego podmiotu publicznego, no to może wtedy on, to jest trochę co innego, może wtedy on mógłby faktycznie takie powództwo wytaczać, dlatego że mimo wszystko konkuruje na rynku. Natomiast też pozwolę sobie zauważyć, mamy taką jedną sprawę lasów państwowych. I tutaj mogłoby się wydawać, że lasy państwowe mogą skorzystać z tego wyjątku, no ale z drugiej strony one są podmiotem państwowym, na dodatek cieszącą się pozycją monopolisty, tak? Więc o żadnej konieczności ochrony ich pozycji na rynku mówić nie możemy. Tak samo zresztą w słynnej sprawie Gaz Systemu, czyli również spółki Skarbu Państwa, również cieszącej się pozycją monopolisty, która pozwała aktywistkę Nowej Ciborską o to, że nazwała ich zbrodniarzami prowadzącymi nas do katastrofy klimatycznej. I tutaj trudno jest się w takim razie powoływać na ten wyjątek. Na szczęście praca, którą wykonujemy w Fundacji, o tyle ostatnio mieliśmy bardzo przyjemną sytuację i ta nasza praca się jakoś zwróciła, ponieważ faktycznie to był pozew skierowany przez miasto, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast jednostkę samorządu terytorialnego, tak czy siak, i sąd apelacyjny w Katowicach powołał się na ten wyrok i na tej podstawie oddalił powództwo. Powiedział, że jego uwzględnienie byłoby niezgodne z konwencją wyinterpretowaną przez Trybunał właśnie w tym wyroku, więc no, są na to polskie sądy otwarte, niestety nie zawsze, jak wiemy, i nie zawsze te standardy są rozpowszechnione, a nawet jeżeli sądy są ich świadome, no to nie zawsze będą faktycznie je poprawnie stosowały. Więc reasumując, wydaje mi się, że możemy sobie w skrajnych przypadkach wyobrazić może sytuację, kiedy takie wytoczenie takiego powództwa czy prywatnego akta oskarżenia, bo tego niestety też te podmioty państwowe nadużywają, byłoby uzasadnione, ale to są sytuacje bardzo, bardzo rzadkie i ja się na przykład jeszcze z taką nie zetknęłam. Jeżeli można, troszeczkę się zgadzając, trochę próbując polemizować z Państwem, chciałbym zwrócić uwagę na słowo strategiczne. To słowo strategiczne może mieć różne konteksty i możemy sobie wyobrazić, że jego zastosowanie w części definicji SLAP-u jest dość istotne, dlatego że pozwala sobie nam narysować pewne sytuacje. Pierwsze sytuacje to jest takie, kiedy rzeczywiście ktoś ma taką wizję, ktoś, kto jest bohaterem, na co nazwijmy to, artykułu, ma wizję, że spróbuje zatrzymać jakiś rodzaj wypowiedzi na temat jakiejś incydentalnej sprawy. No i to jest pytanie, czy to już jest SLAP, czy to nie jest SLAP. Moim zdaniem to jest jakaś kwestia, jakiś rodzaj SLAP-u. Są sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia całkiem niedawno, przynajmniej my jako wydawnictwo, gdzie cały ten aparat państwowy, on jest zaangażowany na różny sposób, czy to poprzez same instytucje, czy po prostu pieniądze publiczne, które przechodzą do instytucji, które niby są prywatne, ale są wykorzystywane do
do nie tyle załatwienia jednej sprawy, jednego konkretnego artykułu, ale prowadzenia pewnej kampanii przeciwko mediom. Tym mediom, które są, nazwijmy to z braku innego określenia, niepokorne, niezależne. I to widać bardzo wyraźnie w tej komunikacji, czy rządowej, czy podmiotów rządowych, czy innych podmiotów, która jest bardzo zbieżna i mówi, tak, te media, no możemy sobie tutaj wstawić niemieckie, to są media, nie wiem, zdradzieckie, to są media, no sobie możemy wymyśleć kilka różnych epitetów, które padają, które napędzają pewnego rodzaju retorykę. I ta retoryka pokazuje, że te pozwy, które potem składają różne instytucje państwowe, niepaństwowe, parapaństwowe, takie instytucje, które po prostu są zwyczajnie zasilane pieniędzmi państwowymi, one są elementem pewnej strategii. Tą strategią jest zniszczenie, zamknięcie ust, utrudnienie pracy mediom niezależnym. Więc na to bym też zwrócił uwagę. To może w takim razie, bo już mamy doświadczenie kilkuletnie takich właśnie całych machin służących temu, żeby zamknąć medium usta, to może przejdziemy do tej tytułowej kwestii, czyli jaka jest w takim razie strategia mediów, jak się bronią przed tym i jak to wygląda w sądach? Do tej pory nie mieliśmy żadnych instrumentów prawnych, które pozwalałyby w jakiś szczególny sposób bronić się przed slapami. My mamy tylko takie instrumenty, jakie ma każda inna osoba, która broni się w procesie ochrony dóbr osobistych. W związku z tym to, co mogli robić dotychczas dziennikarze czy wydawcy prasy, to starać się wykazywać, że to, co napisali, było zgodne z prawdą, że było to w interesie publicznym, albo że dochowali wszystkich aktów staranności, że mogli dociec do prawdy w najlepszy sposób, jaki był możliwy przy użyciu narzędzi, które obiektywnie posiadali. Wczoraj zwracano moim zdaniem uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, która moim zdaniem jest bardzo istotna, kiedy ktoś broni się przed slapem, to jest pewne narzędzie no, pozaprawne, a mianowicie chodzi mi o ujawnienie faktu slapowania. Chodzi o to, żeby ten, kto jest poddany slapowi, żeby nie czuł się sam, żeby w jego obronie stanęła opinia publiczna. W dyskusjach o slapach zawsze przywołuję przykład sporu, który wiele lat temu rozpoczął się między Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową a wydawcą tygodnika Polityka, sporu o 5 milionów złotych, o zakazanie jakichkolwiek publikacji na temat skoków i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym te żądania mnożyć i ich objaśnianie, natomiast nie o to chodzi w tej chwili. To, co wtedy zrobiła redakcja Polityki, kiedy została pozwana o 5 milionów złotych w 2004 roku, to jest kwota, dzisiaj to jest kwota szokująca, w 2004 roku była to kwota realnie znacznie wyższa. To, co wtedy zrobiła redakcja, to poinformowała o tym, że wpłynął taki pozew i toczy się proces sądowy. I to spowodowało, że wiele innych redakcji zaczęło pisać o tej sprawie, że wiele znanych osób, wiele redakcji zaczęło pisać o tym, że tak nie powinno być, że tak duża instytucja jak SKOKi pozywa redakcję o taką kwotę, która ma zniszczyć, która ma doprowadzić do zamknięcia redakcji, do jej bankructwa. Spowodowało to no, pewien efekt PR-owy korzystny dla pozwanego, a niekorzystny dla powoda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tamten proces miał swój dalszy ciąg i w ciągu następnych 14 lat toczyło się jeszcze 11 procesów wytoczonych przez osoby związane w jakiś sposób z systemem SKOK. Natomiast w żadnym z tych procesów nigdy taka kwota się już nie powtórzyła. Znaczy, te żądania zostały ograniczone do rozsądnych rozmiarów.
czyli takich, o których powiedziałem, na poziomie, nie wiem, 10-20 tysięcy. Tak, cały czas myślę o tym, że mówimy dużo o tych rozsądnych żądaniach, o pieniądzach, podczas gdy też miałam wrażenie, że kładziemy nacisk na to, że samo w ogóle wysuwanie tych żądań i angażowanie dziennikarzy, redakcji w te wieloletnie procesy, to już jest tym problemem. Ale to jeszcze może nawiążę, czy znacie Państwo może takie przypadki, kiedy ujawnienie tych slapów miało takie działanie odstraszające, że jednak te podmioty, które kierowały takie żądania, się w ogóle wycofywały? Może... Ja może troszeczkę z drugiej strony odpowiem. Mam wrażenie, że bardzo często nie, bo te slapy, które są największym zagrożeniem dla dużych, małych, średnich redakcji, to są te slapy, które są kierowane przez bardzo silne instytucje, silne zwłaszcza jeżeli chodzi o środki. I jeżeli myślimy o prywatnych pozwach, a mamy też takie prywatne pozwy, które są na niestety nie na 5 milionów złotych, one są na przykład na 150 milionów złotych i to są roszczenia pochodzące od prywatnych podmiotów, to jednocześnie obserwujemy zaangażowanie do tej walki z wydawcą nie tylko aparatu sądowego, aparatu czasem państwowego, ale również całej grupy takich możliwości PR-owskich, tak? To znaczy agencje PR-owskie, kwestie farmy troli na mediach społecznościowych i tak dalej, więc zwracam uwagę, że ten nasz przeciwnik wolnych mediów, wolności słowa, on również angażuje tak duże środki również w tej warstwie, która jest zupełnie pozaprawna i to również utrudnia nam jako medium obronę przed tymi atakami. Zuzanna Nowicka. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, Dominiko, jak się bronią, to powiem, że bronią się rękami i nogami. I ja mówię ze swojej perspektywy jednak fundacyjnej, gdzie większość tych spraw, przy których my pomagamy, to są osoby, które dysponują bardzo małymi środkami i tam już nawet pozew, w którym sprawy, zresztą sprawa pana Rafała Remonta, tak, który występował w poprzednim panelu, gdzie łącznie tych kosztów zasądzonych w pierwszej instancji były, nie wiem, bodaj 2000 zł, tak, które dla lokalnych dziennikarzy, którzy często w ogóle pracują samodzielnie, ale nawet w małych redakcjach, to są gigantyczne pieniądze, które utrudniają im wykonywanie pracy zawodowej i w ogóle koszty, jakby to, że oni są zaangażowani w to postępowanie, że muszą często, no, pomoc prawna z urzędu ma swoje wady, niestety nie zawsze ci prawnicy są tak zaangażowani, jak powinni być, o czym, co wiemy, jest niestety dużym problemem, więc często w ogóle koszty zastępstwa procesowego to są dla nich koszty duże. A dlaczego mówię, że rękami i nogami? No bo właśnie tak jak mecenas Pluta powiedział, do niedawna nie mieliśmy żadnych tych narzędzi, które by umożliwiały tak naprawdę w pewnym sensie dalej nie mamy, ale do czego zmierzam, które by umożliwiały walkę ze slapami, że my po prostu już znając projekt dyrektywy te 2 lata temu, bo komisja przedstawiała go w kwietniu 2022 roku przecież, zastanawialiśmy się nad tym, jakie dostępne obecnie na gruncie prawa polskiego narzędzia mogłyby jakoś odpowiadać na problem slapów i próbowaliśmy przekonać sądy do ich zastosowania. Niestety w dużym stopniu bezskutecznie, natomiast widzimy, że w niektórych sytuacjach w postępowaniach karnych na przykład sądy warszawskie są otwarte na umarzanie tych spraw z 212 na postępowaniu, czyli bez właśnie wtedy konieczności zaangażowania się oskarżonego w rozprawę, dostrzegając, że czasami sama treść artykułu wystarczy do stwierdzenia, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Mam nadzieję, że teraz, kiedy faktycznie dyrektywa za niedługo wejdzie w życie, a za niedługo też zacznie opływać czas na jej implementację i mam nadzieję, że przedstawiony zresztą przez nas projekt zostanie zaakceptowany przez ministra, czy przynajmniej będzie jakimś takim wyjściem, powiedzmy, do dyskusji na ten temat i że te instrumenty za niedługo będą. A to jaka jest Państwa praktyka i podchodzenie do tego, próba wyjaśnienia sądowi, że to jest jednak specyficzny rodzaj roszczenia sytuacji? Czy sądy właśnie, jak często rozpoznają, że to jednak nie jest normalna sprawa? Może mecenas? Ja muszę się przyznać, że dotychczas nie powoływałem w zasadzie w tych procesach, które prowadziłem, nie powoływałem się na slap, dlatego że uważałem, że to jest strata i mojego czasu, i strata czasu sądu. Dlatego że takie instytucje w polskim systemie
prawnym nie ma. Stwierdzenie, że coś jest slapem albo nie jest slapem, do tej pory nie skutkowało niczym konkretnym z punktu widzenia toczącego się procesu. To się teraz oczywiście zmieni. Natomiast dotychczas nie miało to istotnego znaczenia, w związku z tym nie powoływałem się na to. To jakiego rodzaju argumenty mecenas przywoływał? Te, o których mówiłem wcześniej, mianowicie starałem się przede wszystkim wykazać, że to, co napisał dziennikarz, było prawdą, albo było to najbardziej zbliżone do prawdy przy użyciu narzędzi, które posiadał, oraz druga kwestia to to, że to, co napisał, było bardzo ważne z punktu widzenia interesu publicznego. Rzadko się zdarza, ale zdarza się, że można wygrać sprawę o ochronę dóbr osobistych, powołując się tylko na bardzo ważny interes publiczny. I do stwierdzenia tego, do rozstrzygnięcia w oparciu o te przesłanki, nie było potrzebne stwierdzenie, czy coś jest slapem, czy nie jest slapem. Wydaje mi się, że nawet po wejściu w życie dyrektywy, że tu sytuacja, znaczy kwestia tego, czy pozew zostanie oddalony, czy zostanie uwzględniony, to też nie będzie się działo z tego powodu, że coś jest slapem, czy nie jest slapem. Kwestia slapu będzie miała, ja teraz opieram się na tym, co jest w dyrektywie, ona będzie miała znaczenie tylko w tym zakresie, że sąd będzie, stwierdzając, że coś jest slapem, będzie w stosunku do powoda mógł wyciągnąć pewne konsekwencje, których do tej pory nie mógł wyciągnąć. Mam na myśli zasądzenie pełnych kosztów procesu, co w tej chwili, do tej pory sąd był związany pewnymi stawkami urzędowymi, które w wielu wypadkach one wystarczały na pokrycie jakiegoś ułamka kosztów faktycznych kosztów procesu. Po wtóre, sąd będzie mógł zasądzić odszkodowanie dla pozwanego za szkody, które on poniósł w związku z toczącym się procesem. Przecież to są czasem całe lata jeżdżenia po Polsce, nerwów, stresów i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, sąd będzie miał prawo ukarać takiego powoda jakąś karą finansową za to, że wytoczył proces z nadużyciem prawa. Powiedziałam, że Tak, kiwam głową, dlatego że właśnie zgadzam się z tym, że to, czy nazwanie czegoś z pozwu takiego stanowiącego nadużycie slapem do niedawna może jeszcze nie miało dużego znaczenia. A propos tych nakładania kar, no właśnie jest tak naprawdę pewien przepis, tak? To znaczy jest artykuł 226 bis Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi o tym, że w przypadku stwierdzenia, i tutaj znowu się zwracam do Mancena Stopluty, który powiedział, że slapy są nadużyciem prawa procesowego, więc sąd w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa procesowego może nałożyć na stronę nadużywającą karę, może też od niej zasądzić zwiększone koszty postępowania. My próbowaliśmy właśnie zachęcać sądy do uznawania slapów za nadużycie prawa procesowego. Na ile doktrynalnie jest to koncepcja poprawna, może już zostawię ten wątek, ale no, niestety to było bezskutecznie, ale chciałam też zauważyć, że bezskuteczne, ale chciałam też zauważyć, że są już pierwsze sygnały tego, że sądy dostrzegają ten problem. Mamy wyroki Sądu Apelacyjnego bodaj w Krakowie, który powołuje się na przykład na zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie slapów, no, które też zauważy, są prawem miękkim, więc nie mamy za jego nieprzestrzeganie, nie mamy żadnych negatywnych konsekwencji, a jednak polskie sądy uważają, że jest to dobra wskazówka do radzenia sobie z pewnym problemem, który dostrzegają. Czy mecenas chciał? Dwa słowa. Rzeczywiście pojawiają się takie rzeczy, takie powołania się na kwestie slapowe w uzasadnieniach wyroków. I to jest bardzo budujące, natomiast ze względu na to, że jeszcze tak naprawdę sędziowie nie wiedzą, jak definiować slap, no to czasem to działa na naszą korzyść, czasem działa na nie naszą korzyść. Czasem sędziowie oczekują udowodnienia slapu, co jest dość trudne, bo jak mamy udowodnić nastawienie i strategiczne podejście drugiej strony. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co mimo tego, że dyrektywa jeszcze nie została implementowana, pojawia się w myśleniu sędziów o dobrach osobistych, o wolności słowa i to jest na pewno pozytywne. Nasze doświadczenie jest takie, że w ostatnich latach kilkukrotnie angażowaliśmy się w Polsce w
przedstawianie tych tak zwanych opinii przyjaciela sądu, amicus curiae. I rzeczywiście też w nich się nie odnosiliśmy do czy to jest slab, czy nie, ale z tego względu, że w większości tych spraw, które do nas trafiały, to tak naprawdę z naszej perspektywy wystarczało powołać się na standardy międzynarodowe dotyczące wolności słowa czy na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, żeby w tej naszej opinii wykazać, że w ogóle ta cała sprawa jest bezzasadna, bo na przykład dotyczyła po prostu krytyki dozwolonej, albo dotyczyła tego, że tak jak mówią te standardy, że na przykład polityk musi się wykazywać większą odpornością na krytykę i jest to dozwolone, więc z naszego doświadczenia to wystarczało i na to się powoływaliśmy i też chciałam tylko zauważyć, że my tak samo nie tylko wysyłaliśmy takie opinie, ale też obserwowaliśmy niektóre procesy, ale były to procesy, które się toczyły w Warszawie i ja mam świadomość, że jako taka duża organizacja międzynarodowa nie zawsze wiemy, może niewiele wiemy, co się dzieje w innych miejscach, w innych regionach. I możliwe, że tam sytuacja jest trudniejsza, natomiast te sprawy, za które myśmy się brali, że tak powiem, i które obserwowaliśmy, to zauważaliśmy taki pozytywny trend, że sądy też już się powoływały na te standardy międzynarodowe w swoich decyzjach, w swoich orzeczeniach. Więc i też powoływały się na te opinie, więc to jest, myślę, cały czas proces, który musi trwać i też i sędziowie, sądy muszą rzeczywiście bardziej zwracać uwagę na te kwestie standardów międzynarodowych. Super, Asiu, że zróżnicowałaś właśnie Warszawę i też duże miasta i też po prostu inne sądy tym. My właśnie, tak jak już wspomniałam, fundacja angażuje się w te sprawy lokalne, tak? I opowiem może dwie anegdoty, które pokażą, jak bardzo ta implementacja tych standardów międzynarodowych nie zawsze się udaje. My też w swoich opiniach przyjaciela sądu czy w stanowiskach organizacji, kiedy uczestniczymy, przystępujemy do postępowania, zawsze się na nie powołujemy. Jedna z sytuacji dotyczyła przywołanego przez ciebie standardu tak zwanej grubszej skóry osób publicznych, grubszej skóry polityków, tak, dotyczącej tego, że faktycznie osoby spełniające funkcje publiczne muszą być bardziej otwarte i bardziej tolerancyjne na krytykę, no bo właśnie opinia publiczna ma prawo do oceniania ich działalności. Jeden z sądów w postępowaniu, w które się zaangażowaliśmy, zinterpretował ten standard odwrotnie, to znaczy stwierdził, że nie możemy krytykować polityków, bo wtedy oni nie zostaną wybrani na kolejną kadencję, a jak nie zostaną wybrani na kolejną kadencję, to stracą pracę i będzie im bardzo przykro. I absolutnie był to wywód ciągnący się przez paragraf. My skąd z obecnym tu kanałem się Maszka, jak to czytaliśmy, to nie byliśmy w stanie po prostu w to uwierzyć, a jednak był to argument, który został wzięty pod uwagę przy rozstrzygnięciu. A drugą taką sprawą też zgodnie ze standardem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wypowiedzi ocenne nie wymagają dowodzenia. Nie można wymagać, żeby osoba, która je sformułowała, dowiodła ich prawdziwości. No, jak wiadomo, ocena jest oceną, tak nie posiada wartości logicznej, nie jest prawdziwa. Nie fałszywa, jest moją opinią. Mieliśmy sprawę, w której jeden z dziennikarzy lokalnych stwierdził na temat, skomentował zachowanie pewnego polityka i stwierdził, że temu posłowi słoma z butów wychodzi. I sąd stwierdził, że to jest przecież nieprawdziwe, skazał go, uznał go winnym zniesławienia. No i też siedząc w fundacji, jest już anegdotyczne, zastanawialiśmy się, czy będzie faktycznie badał, czy temu politykowi ta słoma z butów wychodziła, czy też nie. Więc niestety problem polega na tym, że dlatego też liczymy na dyrektywę,
Rozumiem, że od samego uchwalenia w ogóle ustawy, czy też nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, ta droga do korzystania z tych narzędzi, droga jeszcze będzie długa, ale sama świadomość, że coś się wydarzyło, że jakaś nowelizacja miała miejsce, że jest jakiś problem, na które prawo ustawodawca zdecydował się odpowiedzieć, to już myślę będzie dobry krok na pewno w tym kierunku. Jeżeli można, chciałem się odnieść do tego, co powiedziała moja przedmówczyni. Czyli ja też uważam, że to znakomicie, że dyrektywa została uchwalona i że wejdzie w życie. Z moich przemyśleń, którymi chciałbym się podzielić, mam takie przemyślenie, którym chciałbym się podzielić, jest takie, że dla mnie najważniejsze jest to, że mamy w końcu akt prawny, który w jakiś sposób obala pewien mit, który istnieje w Polsce, a mianowicie taki, że w Polsce bardzo wiele osób sądzi, i to jest taki pogląd, który podziela wielu prawników. Ja często ten pogląd słyszę na wykładach, często jest też wypowiadany nawet przez profesorów prawa, że ten mit polega na tym, że podobno jak na Zachodzie się wytoczy proces przeciwko prasie i się okaże, że ta prasa napisała nieprawdę, to wydawca tej prasy bankrutuje. Słyszałem to naprawdę wiele razy i to, że taka dyrektywa o slapach została uchwalona, to jasno i wyraźnie nam pokazuje, że pewien ideał, do którego niektórzy chcieliby dążyć, że on nie istnieje, że on jest nieprawdziwy, że to jest nieprawda, że jeżeli prasie się podwinie noga, to wolno ją zniszczyć. Polski system prawny opiera się na zupełnie innym założeniu, czemu wielokrotnie dawał wyraz między innymi Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, a mianowicie opiera się na filozofii takiej, że proces cywilny nie służy temu, żeby kogokolwiek zniszczyć. On służy temu, żeby przywrócić pewien stan równowagi, który istniał przed opublikowaniem materiału prasowego. Jeżeli materiał prasowy naruszył czyjeś dobra osobiste, wkroczył w czyjeś prawa, to ten stan równowagi został naruszony. I teraz rolą procesu cywilnego, jeżeli to naruszenie rzeczywiście miało miejsce i było bezprawne, to rolą sądu jest wyrównanie tego stanu równowagi, a nie zniszczenie kogokolwiek. Więc uchwalenie dyrektywy, która wyraźnie o tym mówi, że celem próba niszczenia kogokolwiek procesem cywilnym jest nadużyciem prawa, jest rzeczą kapitalną. Ja mam takie pytanie, które dotyczy tego, te podmioty, które slapują, czego zazwyczaj, to będzie dotyczyło prasy, czego zazwyczaj chwytają się w tych publikacjach? Bo mamy w redakcji takie doświadczenie, że kiedy przygotowujemy jakiś materiał, no to on oczywiście jest fakt-checkowany, tam są ustalone wszystkie fakty, które podajemy, no nie publikujemy czegoś, czego nie jesteśmy pewni, ale i tak to jest zupełnie oczywista ścieżka dla nas wszystkich, że wiemy, że coś może się zadziać, że ci bohaterowie tego tekstu mogą chcieć coś zrobić, więc i tak to jest oczywiste, że jeszcze prawnik będzie przeglądał ten tekst i szukał jakichś tych punktów zaczepienia, więc no to jest to pytanie, czego, jaką strategię przyjmują dziennikarze, wydawcy, żeby uchronić się? To może do Jakuba. Jaką strategię? My mamy strategię, która wydaje mi się być strategią słuszną, bo jest nasza, ale ona opiera się o kilku, dosłownie kilku punktach, które są najważniejsze z punktu w ogóle działalności dziennikarskiej, czyli takie dziennikarskie BHP. I to jest parę punktów związanych po prostu ze zwykłą rzetelnością dziennikarską. Fact-checking to jest jedna rzecz, druga rzecz to są oczywiście zdanie w artykule umieszczone wszystkich, ja to nazywam osób dramatu, protagonistów tego artykułu, w tym artykule. Ja też uważam, że ważne są kwestie autoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Jest pewna grupa takich podstawowych, kardynalnych kwestii, które należy w pierwszej kolejności sprawdzić. I moje doświadczenie jest takie trochę wbrew temu, a właściwie tylko trochę wbrew temu, czego dotyczy ta konferencja, że media w dalszym ciągu wygrywają większość procesów.
to, co jest zagrożeniem dla mediów, to nie jest to, czy my napiszemy prawdziwy artykuł, napiszemy go zgodnie z rzetelnością i może nam się gdzieś noga powinie. Zagrożeniem jest to, że są podmioty na rynku, czy to państwowe, czy prywatne, które są w stanie zorganizować taką akcję częściowo prawną, która spowoduje takie zagonienie królika, a nie dogonienie go, jeżeli rozumiem, jeżeli mogę się takim posłużyć porównaniem. Więc mam wrażenie, że podstawową obroną jest rzetelność dziennikarska, a w następnym kroku no po prostu silne media. I te media muszą być silne, żeby być zdolne przeciwstawić się takim zagrożeniom. To chyba tyle, trochę nie rozwiązując chyba i nie odpowiadając na pytanie. To Zuzanna. Bardzo krótko chciałam tylko powiedzieć, że byliśmy ostatnio ze szkoleniami dla dziennikarzy lokalnych w 6 różnych miastach Polski. Przychodzili do nas dziennikarze, którzy no też często w cudzysłowie byli po przejściach, to znaczy mieli z tymi slapami, już z tymi byli już ofiarami slapów. I tam na nasze pytanie, co zrobić, żeby nie być pozwanym, odpowiadali nie pisać. Bo problem ze slapami też polega na tym, że nawet przy zachowaniu tej standardów rzetelności dziennikarskiej my dalej nie mamy gwarancji, że nie zostaniemy pozwani i oskarżeni, a jednocześnie ze względu na to, że system sądownictwa jest systemem niedoskonałym i zawsze możemy trafić na sąd, który no po prostu jest nam nieprzychylny, standardów nie chciał nie stosuje, nawet wtedy nie mamy gwarancji, że w ogóle wygramy. Też ja tutaj się zgadzam, bo myślę, że nie mamy wątpliwości, że redakcje robią wszystko i fakt czekują i też działy prawne całe sprawdzają, szczególnie jak to są jakieś większe, głębsze sprawy, artykuły śledztwa dziennikarskie, tym bardziej, które są wiadomo trudniejsze. Ja się zgadzam, że cokolwiek byśmy nie robili, to i tak te slapy będą przychodzić, bo taki jest ich cel. Celem niekoniecznie jest wygranie tych spraw, tylko sam fakt, że jeśli to jest sprawa karna i która się będzie ciągnęła, bo przynajmniej te sprawy, które my obserwowaliśmy, no to 3-4 lata, jeszcze jak przy pandemii, to jeszcze bardziej to wszystko w czasie rozkładało, no to jednak przez tyle lat dziennikarze czy aktywiści zmagający się z taką sprawą mają cały czas z tyłu głowy, że mają tę sprawę karną, także gdzieś jest to zagrożenie, że tej sprawy nie wygrają. I to jest ten, tak jak my to nadużywamy może w naszej bańce, ten efekt mrożący, tak? Bo cały czas jednak ta osoba się zmierza ze świadomością, że ciągnie się za nią ta sprawa. I o to chodzi. O to chodzi, żeby w ten sposób te koszty, nie tylko mówimy o kosztach właśnie, o finansach, że to też bardzo dużo kosztuje, ale ogromne są również te koszty psychologiczne ten ciężar tej całej sytuacji, szczególnie, że mówimy często o osobach, które nie zmierzają się tylko z jednym slapem, ale może ich mieć jedna osoba kilkanaście, więc to już jest wtedy naprawdę ogromne przeciążenie też dla psychiki. Jeżeli można, jedno zdanie dosłownie. Otóż przyszła mi do głowy taka myśl, że tak naprawdę problemem slapów, bo pytanie było, jak się uchronić przed slapami. Tu mówiliśmy o staranności, o sprawdzaniu i tak dalej. Ale problemem slapów nie jest to, że napisano nieprawdę, tylko problemem slapów jest to, że napisano prawdę. W związku z tym nie mamy żadnej broni, poza tym, żeby nie pisać, żeby nie mieć slapu. To tylko się wyjaśnię z tego pytania trochę. Chodziło mi bardziej o to, o co próbują się zaczepiać ci slaperzy, że jeżeli nie mogą się zaczepić, bo wiedzą bardzo dobrze, że tam przedstawiono fakty, to czy na przykład właśnie zaczepiają się jakichś takich wypowiedzi ocennych i wtedy uznają, że to już jest przekroczenie krytyki. Ale też to, co jest może mniej charakterystyczne dla Polski, ale charakterystyczne dla problemu slapów w ogóle, próbują na przykład przeciągnąć postępowanie, tak? Składają wielokrotnie wnioski o wyłączenie sędziego, składają wnioski o przedłużenie terminu, składają powtarzające się wnioski dowodowe. Charakterystyczny przykład, jak wracając,
co można zrobić? Nie pisać. Przykład, który bardzo lubię, który jest też strasznie smutny, czyli Katrin Belton, przywołanej zresztą podczas wczorajszych paneli, która została pozwana w związku ze swoją książką Ludzie Putina, w związku ze zdaniem, którego w książce nie było. Tak? I więc czepiać się można tak naprawdę i na tym też polega dotkliwość slapów, czepiać można się wszystkiego. Jeszcze jedna uwaga, oprócz tego stosuje się różne metody, to znaczy multiplikuje się podstawy prawne, to o czym pani powiedziała i to też wpływa na to, jak się trzeba bronić. No, trzeba się bronić, trzeba korzystać z jakichś organizacji wspierających, bo mamy powództwo cywilne, mamy powództwo karne, mamy powództwo sprostowanie, mamy wreszcie użycie administracji państwowej, co jest ostatnio bardzo modne, albo na przykład sądów ochrony konkurencji. Mamy takiego adwersarza, który regularnie po artykule prasowym pozywa nas nie do sądu ochrony dóbr osobistych, ale o naruszenie zasad konkurencji. Twierdząc, że prasa jest podmiotem prywatnym, który działa jako przedsiębiorca, a zatem może być pozywany jako przedsiębiorca przez innego przedsiębiorcę. Więc takie rzeczy też się zdarzają i to też jest bardzo, bardzo typowe. Albo na przykład prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To też jest kolejna instytucja, do której się rozszerza te możliwości nacisku właśnie. Tak? Chodzi o to zagonienie króliczka. To ja bym nawiązała jeszcze do tego, o czym mówiła Zuzanna Nowicka, podała taki przykład tego sądu, który źle zinterpretował grubą skórę i to była ta sprawa ze słomą z butów, tak? Czy nie? Pomieszałam dwie. No w każdym razie chciałabym Państwa spytać może o więcej takich przykładów, tych sytuacji, w których jednak czy aktywistka, aktywista, czy wydawca, czy dziennikarz przegrywali te procesy w waszej ocenie niesłusznie, ale to wynikało na przykład z nieznajomości sądu, z jakiegoś zbytniego formalizmu. Czy może mecenas Pluta? Pierwszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to sprawa z zeszłego roku, gdzie w uzasadnieniu sądu apelacyjnego, czyli już sądu naprawdę wysokiej rangi, sędzia napisała, że karykatura nie może naruszać dóbr osobistych. Może wyjaśnię krótko. O co chodzi? Otóż karykatura z natury narusza dobra osobiste, bo ona jest wyrazem jakiegoś krytycyzmu. I to, o co powinien toczyć się spór, to, czy ta krytyka zawarta w karykaturze była bezprawna, czy nie była bezprawna. Natomiast sam fakt naruszenia dobra osobistego wynika z samej natury karykatury. I to pokazuje, że przykro to mówić, ale sądy niejednokrotnie same niedobrze rozumieją przepisy prawa. Ja nie chcę, większość z osób tutaj ze mną obecnych już słyszała ten przykład, ponieważ byli na wcześniejszym panelu, ale wiem, że też słucha nas wiele osób online i wydaje mi się, że to jest przykład, który powinien wybrzmieć, to znaczy jeszcze raz przywołam sprawę pana Rafała Remonta, który został w obu instancjach skazany za zniesławienie za to, że zadał pytanie podczas zbierania materiału do materiału prasowego. I kiedy już wygrał postępowanie przed Sądem Najwyższym, a kasację zresztą złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy zauważył, że dziennikarz ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zbierania tych materiałów i sądy obu instancji po prostu w ogóle tego nie dostrzegły. Tak już pomijam, że przede wszystkim sprawa dotyczyła przede wszystkim pytania, które on zadał, które też oczywiście nie wyklucza możliwości, że można kogoś zniesławić pytaniem, ale mimo wszystko wydaje mi się to bardzo trudne. Czy mecenas Kudła? Mam jedną sprawę, która przychodzi mi do głowy i jest taka dość chyba specyficzna. To znaczy rzeczywiście już w sądzie apelacyjnym, tak jak w przypadku powołanym przez pana mecenasa, zdarzyła się nam ocena sędziego, która była już wyrażona w uzasadnieniu do wyroku. Wyrok dotyczył nepotyzmu w jednej ze spółek Skarbu Państwa, czy właściwie artykułu, który opisywał nepotyzm w jednej ze spółek Skarbu Państwa, gdzie sędzia uznał, troszeczkę odwrotnie do slapów, że napisanie artykułu o tym, że coś się dzieje źle w spółce Skarbu Państwa
jest po prostu zwykłym atakiem na rząd, czego media w demokratycznym państwie prawa nie powinny robić, bo przecież działają na rzecz państwa. Ja też przypominam sobie niedawny przykład. Wydaje mi się, że tutaj to jest sprawa, do której fundacja przystąpiła jako organizacja pozarządowa. Myślę, że na szczęście, bo mamy do czynienia z sędzią, która po prostu chyba nigdy wcześniej nie miała sprawy o zniesławienie. To jest sprawa o zniesławienie lasów państwowych, co też jakby podkreślam, już samo w sobie jest moim zdaniem dosyć specyficzne i raczej nie powinno mieć w ogóle miejsca. Podczas oskarżony w tej sprawie też zauważył, że w ogóle to była wypowiedź, która padła w trakcie konsultacji przeprowadzanej przez Komisję Europejską, więc mamy tutaj to całe prawo do petycji też wchodzi w grę, prawda? Ale jednocześnie sędzi zdarzyło się powiedzieć do oskarżonego w trakcie postępowania, ale czy pan uważa, że to jest w porządku takie niemiłe rzeczy pisać? My się zaangażowaliśmy, widzimy pewną otwartość, dlatego też nie chcę za bardzo krytykować na argumentację, którą przedstawiliśmy, no ale też z drugiej strony znam sprawę, w której sędzia powołała biegłego z zakresu językoznawstwa na okoliczność, czy dana wypowiedź miała charakter zniesławiający, czy nie, co no nie powinno mieć miejsca, tak? No bo ta ocena pozostaje wyłącznie w zakresie dyskrecjonalności sędziowskiej, a nie powinien być biegły na to okoliczność powoływaną, ale wydaje mi się, że to pokazuje, że taki brak w ogóle chyba właśnie zrozumienia dla tego, czym jest to przestępstwo, na czym ono może polegać i po prostu korzystania z różnych możliwych narzędzi, które dostępnych, niekoniecznie adekwatnych narzędzi, które mogłyby ułatwić te oceny. Wspominaliśmy kilkukrotnie w tej dyskusji o tym, że ta cała taka machina wykorzystania zasobów państwowych do tego, żeby slapować media czy aktywistów, że to jest jakieś takie zjawisko, które się rozpowszechniło w ostatnich latach. Więc mam takie pytanie, czy widzą państwo w swojej praktyce, żeby od czasu, kiedy po wyborach, kiedy zmieniła się władza, jakieś różnicy w tym, co się dzieje? Zacznijmy od tego, co już, przepraszam, tak wejdę w słowo, ale zacznijmy od tego, że to już wcześniej na innych panelach to było mówione, ale myślę, że należy to powtarzać na każdym, że nadal są sprawy, które zostały niejako przejęte przez nowe władze, na przykład wytoczone były przez Zbigniewa Ziobrę jako ministra sprawiedliwości i one przeszły automatycznie na nowego ministra sprawiedliwości, które nie zostały jeszcze zakończone, wycofane. Tak? I takich przykładów, tak samo ze sprawami związanymi ze spółkami Skarbu Państwa, też jest więcej, więc myślę, że to jest kwestia, która powinna być jak najszybciej też wzięta pod uwagę, że te wszystkie slapy, które w ostatnich latach były właśnie inicjowane przez te czy władze, czy spółki Skarbu Państwa, to powinny być jak najszybciej całkowicie wycofane, a niestety nie w każdej sytuacji to już miało miejsce. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym wątku? Tylko dzieląc się niejako naszym doświadczeniem, naszego wydawnictwa, powiem, że rzeczywiście są już takie podmioty, które powództwa cofnęły. Tylko trochę jakby starając się zniuansować to. Są też pozwy, które wolałbym, żeby mi ich nie cofnięto, że tak powiem. To znaczy wolałbym, aby nastąpiło rozstrzygnięcie chociaż w pierwszej instancji. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, często przeciwko dziennikarzom i mediom w tym poprzednim okresie rozpętano dość silne i agresywne kampanie podważające ich wiarygodność. I teraz ten wyrok, choćby wyrok pierwszej instancji, jest bardzo ważny dla dziennikarzy, żeby mogli oni pokazać, że tak, ja tę sprawę wygrałem, miałem rację. Nie tylko w kontekście tego, że mam prawo do wolności słowa, ale również to, że co merytorycznie napisałem,
miało swoje uzasadnienie. Także to czasem bywa bardziej skomplikowane. To może tak w nawiązaniu do tego, mówimy cały czas o tym, że to ma też taki mieć walor zniesławiania w jakiś sposób dziennikarzy, oczerniania ich, stawiania w złym świetle, niszczenia ich wiarygodności. Czy w takim razie, jakie są metody bronienia się dziennikarzy, wydawców mediów, oprócz tego, tak jak pan wspomniał, że mogą ogłosić to, jak wygrają i wtedy pokażą, że oni rzeczywiście mieli rację, że byli ofiarami jeszcze dodatkowo tej machiny slapowej. Myślę sobie trochę o takich przykładach właśnie, to już też wcześniej w tej rozmowie pan wspominał o nazywaniu mediów, nie wiem, no niemieckimi czy publikującymi nieprawdę. Kojarzę takie przypadki, kiedy nawet były minister w interpelacji potrafił komuś napisać, że to są po prostu pełne fake newsów, bzdury i że nie będzie nawet odpisywał na to zadane pytanie. Czy są jakieś właśnie, to jest trochę obok może tematu naszego panelu, ale czy są takie możliwości prawne i czy media, dziennikarze czy aktywiści korzystają z nich? To jest dość trudne pytanie i tak naprawdę trochę jestem nim zaskoczony, w tym sensie zaskoczony, że nie znam odpowiedzi. To znaczy nie wiem, co można by robić. Czasem decydujemy się jako media pozywać osoby, które takie nadmierne opinie wyrażają. To jest samo w sobie dość trudne, bo musimy zważyć, czy ta wolność słowa w tym przypadku również nie ma znaczenia. Natomiast kiedy ktoś, i to są bardzo częste sytuacje, ja pracuję już prawie ponad 20 lat w tym miejscu, gdzie pracuję i mam już taką ukłonutą trochę przekonanie, że zawsze, kiedy mówimy o dziennikarzu, to strona pozywająca uważa, że on jest przekupiony. Kiedy mówimy o dziennikarce, to zarzuca się jej kwestię powiązań sentymentalnych z jedną ze stron opisanych w artykule. Jak z tego wyjść? Naprawdę nie wiem. Czasem się zdarza, że po prostu pozywamy. To się zdarzyło jednemu czy dwóm ministrom do tej pory. Natomiast system sądów w Polsce działa powoli. I to chyba będzie dłużej niż 4 lata obecnie. Nasze doświadczenie jest takie, że kończymy sprawy z 2017 roku w tej chwili. Także mówię o sprawach o dobra osobiste oczywiście. Także to są bardzo, bardzo powolnie rozstrzygane tematy. Czy mecenas chciał coś dodać? Nie, ja też nic nie mogę powiedzieć. Dobrze. Chodzi na to, jak ja powiedziałam, że tak długo, że 3-4 lata, to jeszcze optymistyczny wariant. Nie znam tak naprawdę odpowiedzi na twoje pytanie, które jest bardzo, bardzo trafne i trudne, ale właśnie z tej okazji chciałam też zasygnalizować inny problem, czyli problem sprostowań, tak? To znaczy masowego składania wniosków o sprostowanie, zwłaszcza w sytuacji, w której informacja podana w materiale prasowym jest prawdziwa i rzetelna, a informacja podana w sprostowaniu jest nieprawdziwa i nierzetelna, tak? Czyli kompletne wypaczenie tej funkcji, którą to sprostowanie ma pełnić, nie realizowanie zasady audiatur et altera pars, tylko, czyli wysłuchajmy również drugiej strony, tylko bardziej dawania komuś ze złymi intencjami tej platformy, którą jest gazeta internet, portal internetowy i tym podobne, audycja radiowa, a jednocześnie problem też polega na tym, co dla nas jest bardzo z perspektywy fundacji też martwiące, że sądy przyjmują taką interpretację, tak, jest dosłownie jeden, kojarzymy jednego sędziego, który nie pozwala na tego typu sytuacje, ale co do zasady takie wnioski, jeżeli taki wniosek, takie sprostowanie nie zostanie opublikowane, wnioskujący pozwie redaktora naczelnego o sprostowanie, no to potem sąd zobowiąże do publikacji takiej. Ale to jaka jest argumentacja sądu w takim razie tam przedstawiona? Powołują się na wykładnię po prostu literalną ustawy, która ma zamknięty prawo prasowego, która ma zamknięty katalog powodów, dla których można odmówić publikacji sprostowania i prawdziwość i rzetelność materiału prasowego nie jest jedną z podstaw odmowy, ale zauważa, że samo sprostowanie w prawie prasowym jest zdefiniowane jako odnoszące się do nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji zawartych w materiale. Można, ja tutaj dodam dwa zdania, mianowicie zdarza się tak, że osoba, która w jakiś sposób, której sprawy są przedmiotem artykułu, jest pytana, jest proszona o zajęcie stanowiska, ta osoba odmawia albo ignoruje,
zapytanie dziennikarza, a następnie po publikacji artykułu składa wniosek o publikację sprostowania. Uważam, że jest to ewidentne nadużycie prawa i być może teraz na tle dyrektywy tego typu sytuacje zostaną ukrócone. To jest właśnie taki typowy wniosek de lege ferenda, to znaczy tak jak już wcześniej nawet mówiłem, a teraz w kontekście sprostowań, to trzeba podkreślić, że jest zbyt dużo podstaw prawnych do pozwania dziennikarza. To tak jakby się zastanowić, co można by zrobić, żeby było lżej, to można by uniemożliwić składanie 7, 11, 13 pozwów, bo takie są nasze sytuacje, które są związane z jedną grupą artykułów, wśród których dużą liczbę stanowią sprostowania. Te sprostowania oczywiście są często wybierane przez powodów, dlatego że ich są względnie szybko rozstrzygane te sprawy. One się kończą w zasadzie w ciągu 6 miesięcy, to jest bardzo dobry wynik. Natomiast trzeba pamiętać, że instytucja sprostowania sama w sobie jest wadliwa, to znaczy ona stała się w polskim orzecznictwie instytucją bardzo formalną, to jest taki wręcz proces formułkowy odnosząc się do prawa rzymskiego, w którym ktoś po prostu daje nam sprostowanie i o ile jest ono formalnie poprawne, to my nie mamy wyjścia, powinniśmy je publikować. I to jest bardzo złe. Złe też dlatego, że wpływa bardzo negatywnie na ocenę pracy dziennikarzy, bo kiedy pojawiają się takie sprostowania, już wydrukowane, wymuszone wyrokiem, to okazuje się, że wszyscy uważają, że no tak, dziennikarz napisał nieprawdę. I nie zwracają uwagi na to, że to sprostowanie jest podpisane powodem, czyli to nie jest sprostowanie odredakcyjne, a pochodzące od powoda. Taka instytucja powoduje niewłaściwy, mylący odbiór wśród czytelników i powinna być usunięta. A niezależnie oprócz tego, o czym jeżeli mówimy o slapach, powinna być usunięta, bo jest jedną ze zbędnych instytucji, które powodują tylko większe obciążenie sądów, no i oczywiście pozwanych, czyli mediów. Anna Nowicka chciała. Dobrze, to ja bym może wróciła na chwilę do dyrektywy, bo powiedzieliśmy o tych szansach, które ona daje i jak może pomóc w procesach, ale może porozmawiamy chwilę o tych ograniczeniach, czego nam tam brakuje. Mam tutaj w tej chwili też przed oczami tekst, analizę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i tych tutaj takich wniosków, co by się tam tak naprawdę jeszcze przydało na gruncie polskiego prawa, jak, o ile dalej powinny wychodzić te propozycje. Może Zuzanna Nowicka, gdybyś opowiedziała nam. Jasne, no podstawowo, z naszej perspektywy takie chyba są dwie podstawowe rzeczy, które mam nadzieję, że w procesie implementacji ta dyrektywa zostanie rozszerzone. To znaczy po pierwsze ona, ze względu na to, że Unia jednak ma ograniczone kompetencje, ona nie ma zastosowania do spraw karnych, tak? A w Polsce, jak po raz kolejny powtórzymy, slapy często przyjmują postać postępowań karnych z 212-216 kodeksu karnego, ale też 135, znieważenie prezydenta. I wtedy te propozycje nowelizacji, którą my przedstawimy, ona rozszerza, to znaczy chcielibyśmy, aby te rozwiązania, które wprowadza dyrektywa, miały zastosowanie również w postępowaniu karnym, a optymalnie także w administracyjnym. To jest problem, który wydaje mi się, ale też mogę nie mieć pełnego obrazu tej sytuacji, że to jest problem, który w Polsce nie jest jeszcze tak duży, ale na przykład na Węgrzech to jest slapowanie RODO, czyli związane z ochroną danych osobowych, to jest gigantyczny problem. Po drugie, no dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do spraw transgranicznych. One, co prawda, ta definicja, którą ona wprowadza, jest dosyć szeroka, tak, bo ona mówi, że sprawa będzie rozumiana jako transgraniczna, no chyba że obie strony postępowania mają siedzibę w tym samym państwie i ta kwestia, do której się odnosi powództwo, również jest jakby istotna tylko dla państwa, tego konkretnego państwa. No niemniej wiele z tych spraw lokalnych, które my widzimy na co dzień, no wtedy te instrumenty sędzia nie będzie mógł z nich skorzystać, więc dla nas to są te dwa podstawowe braki, które dostrzegamy. No ale też właśnie tak jak mówię, wydaje mi się, że wszystko tutaj będzie zależało od tego procesu poprawnej implementacji.
Wiem też, że słyszałam też, że podczas w ogóle pracy nad tym instrumentem prawnym, nad którym zresztą Mafiusz Zamięcie nie ma chyba, ale za duże zaangażowanie było Daphne Caruana Galizia Foundation, że nie bez powodu jest to dyrektywa, nie rozporządzenie. Dlaczego? Dlatego, że rozporządzenie automatycznie stosuje się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, a dyrektywa zostawia właśnie to pole do implementacji i po prostu osoby pracujące nad projektem dyrektywy wyrażały taką nadzieję, że państwa członkowskie w procesie jej implementacji będą ją implementowały bardzo szeroko. Też zwrócę uwagę tutaj na zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie slapów, które zostały ogłoszone tego samego dnia co projekt dyrektywy, które jasno mówią o tym, że jest to również problem postępowań karnych, postępowań administracyjnych i nie, że nie każdy slap ma charakter transgraniczny. Rzeczywiście dla nas teraz najważniejszym zadaniem jest jak najbardziej rozszerzyć to na tym polskim gruncie, gdyż gdybyśmy mieli w Polsce wprowadzić tę dyrektywę tak, jak ona jest, no to tu rzeczywiście w większości spraw ona by w żaden sposób tym osobom pozwanym nie pomogła. Ale jest jeszcze rekomendacja Rady Europy, która jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, tylko rekomendacją, ale ma trochę szersze te zapisy i myślę, że można te dwa dokumenty traktować jako się wzajemnie uzupełniające, ale też bardzo ważne jest, żeby tak jak już Zuzanna powiedziała, żeby patrzeć na całe ustawodawstwo, na wszystko, co może tyczyć się slapów konkretnie w Polsce i postarać się wprowadzić takie przepisy, żeby one odpowiadały konkretnie tutaj polskiej rzeczywistości. Dlatego też szczególnie właśnie to, że tak duży problem w Polsce mamy z tym karnym przepisem o zniesławienie, 212 czy 216 tak samo. I to już dzisiaj też było mówione wcześniej, jest to dość frustrujące, bo o tym się mówi w Polsce od zawsze. A czemu to jest taka polska może też specyfika, bo już też wiele krajów odchodzi od karnego zniesławienia, bo tak też mówią międzynarodowe standardy dotyczące wolności słowa, że tego absolutnie nie powinno być. Więc rzeczywiście jest bardzo ważne teraz nie tylko mówienie, że jest ta dyrektywa i że trzeba ją wdrożyć, tylko że trzeba te wszystkie potencjalne przepisy bardzo dostosować do polskiej rzeczywistości. Tak, ja chciałam jeszcze tylko dodać w ogóle w nawiązaniu do twojego pierwszego pytania, Dominiko, jakby jak rozróżnić slapa od normalnego pozwu o ochronę dóbr osobistych. Mi się bardzo podobało, jak profesor Kajta wczoraj ujął, powiedział how to spot a slap in the wild. I wydaje mi się, że w ogóle taki problem, który też będziemy mieli i w kontekście którego te rekomendacje Rady Ministrów, Rady Europy są niezwykle pomocne, to jest właśnie jak pomóc sędziom rozróżniać slapy od normalnych pozwów czy od normalnych aktów oskarżenia, czy tutaj w ogóle powinniśmy od tego odejść, tak? Ale przede wszystkim od zwykłych pozwów i rekomendacje Rady Europy są w tym zakresie moim zdaniem bardzo pomocne, dlatego że one zawierają katalog różnych cech, tak? To znaczy nieproporcjonalność roszczenia, dysproporcja sił, wiele jednoczesnych pozwów, tak? Na które będzie można, powinniśmy zwracać uwagę, kiedy podczas oceny, czy dany pozew jest slapem, czy tym slapem nie jest. Też nie bez powodu zalecenia, w ogóle mówią o szkoleniu dla sędziów, tak? Zalecenia Komisji Europejskiej i o tym, żeby jednak ich uwrażliwić na to, no bo co z tego, że my będziemy mieli bardzo dobrze zaimplementowaną dyrektywę i świetne przepisy o tym, jak na czym polega wczesne oddalenie i że można zasądzać karę lub za wyższe koszty postępowania, jeżeli sędziowie będą podchodzili do tego zbyt ostrożnie, bo będą mieli wątpliwości, czy dane postępowanie slapem jest, czy nie jest. A jeszcze już a propos właśnie odchodzenia jeszcze dwa słowa dosłownie o tym zniesławieniu, bo to jest faktycznie niepokojące. My jesteśmy w tym momencie w absolutnej mniejszości państw Unii Europejskiej, która nadal ma
nadal ma te instytucje tego karnego zniesławienia. Jeżeli dobrze pamiętam, bodajże 6 jedynie, ale też chciałam zauważyć, że rekomendacje Rady Europy sprzed już naprawdę chyba w tym momencie 8 lat, jeżeli nie dawniejsze, mówią też o tym, że na gruncie postępowania karnego nie powinno właśnie w kontekście zniesławienia, nie powinno być uprzywilejowanej sytuacji głów państwa, a my nadal mamy to przestępstwo znieważenia prezydenta. Właśnie to takie pytanie, to jak często zdarzają się przykłady slapów wykorzystujące te inne przepisy karne, czy znieważenie głowy, czy też obraza uczuć religijnych i tak dalej. Może Joanna Szymańska? No, to znaczy my takich statystyk nie mamy, jak często się zdarzają takie slapy, ale na pewno jeszcze tu bym dodała właśnie, że wczoraj bardzo byłam wdzięczna za to, że kiedy otwieraliśmy konferencję, to pani wiceministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz też wymieniła między innymi artykuł 196, czyli obrazy uczuć religijnych, który my jako artykuł 19 też bardzo domagamy się, żeby to w ogóle wykreślić, gdyż na przykład ta sprawa z tęczową Maryjką trzech aktywistek dla nas jest typowym slapem. Ona się już teraz ostatnio w końcu skończyła po 5 latach, ale doszła aż do Sądu Najwyższego, więc tych rzeczywiście i też my się też angażując w kwestie tych przepisów o obrazy uczuć religijnych, które również z perspektywy standardów międzynarodowych są niezgodne i ich być nie powinno. Próbowaliśmy sprawdzić, jakie są statystyki, ale zebranie takich informacji jest bardzo trudne, gdyż do NGO-sów, gdzieś do opinii publicznej, czy też do mediów przebijają się tylko takie najbardziej, często najbardziej absurdalne sprawy, które rzeczywiście już są tak absurdalne, że o nich wszyscy mówią. Możliwe, że tutaj polskie organizacje mają trochę więcej danych na ten temat, ale na tym takim naszym poziomie europejskim, to rzeczywiście my mamy problem ze zbieraniem takich bardzo konkretnych już statystyk, jeśli chodzi o te właśnie już bardzo specyficzne przepisy karne i jak to wygląda w praktyce. My też niestety nie prowadzimy statystyk, ale chciałam podać przykład przepisu, który tutaj jeszcze nie został przywołany, a został wykorzystany zupełnie absurdalnie, znaczy sprawa redaktora Myślaka, który napisał tweet dotyczący zachowania Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej i został oskarżony o przestępstwo znieważenia funkcjonariusza, które polega na znieważeniu funkcjonariusza podczas i w trakcie pełnienia przez niego obowiązków. Ten przepis został zmieniony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, właśnie z lub, czyli alternatywy rozłącznej, zmieniło się to na i, czyli koniunkcję. I Trybunał powtarzał, że głównym ratio legis tego przepisu jest to, aby przez to znieważenie utrudniać danemu funkcjonariuszowi wypełnianie jego obowiązków. A w jaki sposób tweet wysłany, też jakby powiedzmy mimo wszystko w pewnym przypadkowym czasie miałby utrudniać wypełnianie tych obowiązków, krytyczne wobec Straży Granicznej, miałby im utrudniać wypełnianie tych obowiązków. A czy z waszego doświadczenia widzicie, że sądy też w trakcie tych procesów jakoś odnoszą się do tej dyskusji dotyczącej no jednak wycofania się z tego artykułu 212, czy... Tutaj tylko dodam jeszcze, że akurat w tym konkretnym przypadku została zmieniona kwalifikacja i sąd zauważył, że to jest absurdalne użycie tego przepisu, ale nie, szczerze mówiąc nie widzimy czegoś takiego, żeby jednak wręcz przeciwnie, tak znaczy często sądy dostają taką sprawę z 212, to nie są aż tak częste postępowania, więc często te sądy rejonowe po prostu po raz pierwszy widzą tego typu sprawę i nie, często wydaje mi się, nie chcę tutaj krytykować, ale wydaje mi się, że w ogóle nie zdają sobie sprawy z tej dyskusji, która się toczy. Jeżeli można, wydaje mi się, że bardzo ważną kwestią jest to, aby w dyskusji na temat reformy prawa swobody wypowiedzi, jeżeli mogę tak je nazwać, też położyć na stole taką kwestię,
jak kwestia dowodzenia prawdy przed sądem. I przepisy karne w artykule 212 i przepisy prawa prasowego odwołują się do tego, czy przepisy prawa prasowego w mniejszym stopniu, ale przepisy prawa karnego mówią wprost o tym, że dziennikarz ma udowodnić prawdę, ma udowodnić prawdziwość twierdzeń, które sformułował w swoim artykule. Orzecznictwo sądowe na szczęście poszło w tym kierunku, że nie domaga się w ścisły sposób, nie domaga się przeprowadzenia dowodu prawdy, ale raczej idzie w tym kierunku, żeby wymagać od dziennikarza, żeby wykazał prawdziwość swoich źródeł, rzetelność swoich źródeł, żeby pokazał, że to, o czym napisał, miało swoje umocowanie w rzetelnych źródłach, którym mógł zaufać. Wydaje mi się bardzo istotne, żeby w toku dyskusji o tym, jak ma wyglądać ochrona dóbr osobistych w Polsce, żeby zastanowić się nad tym, że są pewne sprawy tak bardzo ważne z punktu widzenia interesu publicznego, że dowodzenie prawdy jest wymaganiem nadmiernym, bo udowodnienie prawdy w pewnych sprawach jest niemożliwe, a jeżeli przyjmiemy zasadę, że jeżeli nie potrafisz czegoś udowodnić, to milcz, a taka zasada obowiązywała w Polsce przez dziesięciolecia, to doprowadzimy do tego, że o pewnych sprawach nie będzie można dyskutować, a samo dyskutowanie o nich jest ważne z punktu widzenia interesu publicznego. Komentować? Nie. To ja bym spytała jeszcze o ten wątek, który tu się pojawił. Zuzanna Nowicka powiedziała o tym, o wykorzystywaniu RODO do slapowania. Czy w Polsce to już też się pojawia? Czy... Dwa słowa. Tak, to się pojawia. Pojawiło się chyba w znanej sprawie, przynajmniej wydaje mi się, że była publicznie znana, prezesa Telewizji Polskiej, pana Jacka Kurskiego i jego testu na COVID, w którym twierdził, że naruszono jego prawa do ochrony jego danych osobowych, publikując informację, że udał się na publiczne miejsce, to jest, zdaje się, Junior Eurowizja, mając stwierdzony COVID u siebie. To taka sytuacja po raz pierwszy wtedy znany mi się pojawiła. Zdaje się, że pozwana to jest złe słowo, że użyty do przeciwko wydawcy Agora był prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i na pewno przeciwko mojemu wydawcy. Na razie to się chyba nie rozprzestrzenia, natomiast same zgłoszenia pojawiają się coraz częściej. Mimo tego, że istnieje przecież dość wyraźna klauzula prasowa, czyli taka, która pozwala mediom przetwarzać dane osobowe na osobnej podstawie, bez zgody zainteresowanego, że tak powiem. Prawie, że mogę dopowiedzieć. Tego typu sprawy też pojawiają się na tle archiwów prasowych, to znaczy pojawiają się żądania usuwania z materiałów archiwalnych danych osobowych pewnych osób. Te osoby powołują się na przepisy RODO. Z drugiej strony mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jednoznacznie stwierdza, że te archiwa prasowe są ważnym elementem debaty publicznej i pewnym zapisem historii naszego społeczeństwa i że nie jest rolą sądów, aby te archiwa cenzurować. Zostało nam 20 minut do końca panelu, więc może już przejdziemy do pytań z sali, bo widzę, że jest kilka, tak żebyśmy zdążyli na pewno. Dzień dobry, ja się nazywam Piotr Szymlewicz, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i my właściwie regularnie jesteśmy ofiarami slapu. Jeden krótki przykład z pytaniem, mam na myśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nas dosłownie zasypał, takie strzały z kałasznikowa seryjne. Najpierw zwolniono dyscyplinarnie naszą liderkę za to, że nagłaśniała patologię, później ją pozwano cywilnie, ją oskarżono o karnie, mnie pozwano cywilnie, mnie oskarżono o karnie, wniosek do sądu o nielegalność sporu zbiorowego, wniosek do sądu o nielegalność ogłoszonej akcji strajkowej, wnioski do RODO,
o to, że robiąc referendum strajkowe, żeśmy nie dopełnili obowiązków, seryjne wnioski o to, o przeliczenie nas, czy seryjne wnioski o to, czy my w ogóle związkiem jesteśmy. I teraz nie chcę za długo mówić, więc pytanie do Państwa też takie, bo przyznam szczerze, że mam wątpliwości co do tego, co się nawet pojawia teraz w tych nowych przepisach rekomendowanych antyslap, dlatego że rzeczywiście, no ja na przykład byłem na forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie powiedziałem pani prezes i tam obecni przedstawiciele, że przepraszam bardzo, ale to jest jakaś autorytarna władza i dwa dni później w sądzie były papiery, cała moja wypowiedź z Karpacza. W związku z powyższym tu rzeczywiście zasypano nas wnioskami, tylko teraz mam taki problem i pytanie, dlatego że jeżeli by nawet wprowadzić szybką drogę sądową, bo rozumiem, że to jest istota, szybkie oddalanie pozwów i ewentualnie koszty z nas spadają, że tak powiem. To czy to nie byłoby tak, że przecież w Polsce jest tak, że każdy proces jest oddzielnie. My tych pozwów z samego ZUS-u mieliśmy rzędu 10 czy 15, również w szczegółowych sprawach. W związku z powyższym, jeżeli jesteśmy pozywani, każda sprawa jest oddzielnie. Czy to nie będzie tak, że firma, która chce slapować, taka jak ZUS przez te 3 lata, po prostu tych pozwów rzuci nie 10, tylko 48, z czego 45 sądy oddalą, 3 i tak jakoś trafią, tak? Jak się strzela, to gdzieś się w końcu trafi. Plus nawet jeżeli będzie szybka droga, to my przecież wydamy pieniądze na prawników i nie odda nam się tych pieniędzy. Więc moje pytanie, czy nie byłoby dobrą propozycją to, mówię to jako praktyk slapów, że tak powiem, który wydał na sam ZUS kilkadziesiąt tysięcy i to i tak u znajomych prawników. Czy nie byłoby dobrze, gdyby jeżeli sąd uznaje, że slap jest uzasadniony, to wtedy obciąża odpowiedzialnością karną slapującego, łącznie z karą więzienia na przykład, odebraniem wolności. I druga sprawa, która jest w ogóle dla mnie ważna w sprawach związkowych, czy nie warto by było, żeby odpowiedzialność, nawet ta odpowiedzialność czysto jak chodzi o zwroty za koszty procesu, nie ponosiła firma, tylko osoba prezesa czy zarządu. Bo dla ZUS-u 50 tysięcy to żaden problem zwrócić, tak? A jeżeli by pani Uścińska miała oddać 50 tysięcy, to by już ją zabolało. Więc tu jest moje pytanie. Jeszcze jedno pytanie, bo mam taką, ja wiem, że to jest temat rzeka, natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia też przejrzenia przepisów. Dlatego, że przecież slap dotyczy mnóstwa przepisów, nie jest tylko artykuł 212, czy tam naruszenie dóbr osobistych. Jak ona związkowców chodzi, to na przykład coraz częściej się kwestionuje artykuł 1 ustawy o związkach zawodowych, czyli niezależność związku zawodowego od władzy publicznej pracodawcy. Kwestionują na masową skalę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasypał sądami, że nas w ogóle nie ma, a jaką wy macie reprezentację, a kiedy żeście się wybrali, a czyście się prawidłowo wybrali, a czy to są podpisy elektroniczne, czy to są podpisy skanowane. 50 pozwów, 50 spraw, 46 sąd dodalają, ale te 3, no dobra, to prześlijcie te podpisy. I wtedy my już jesteśmy ugotowani, bo my się męczymy, czas, pieniądze i tak dalej. Więc też pytanie, czy rzeczywiście samo szybkie oddalanie to nie jest za mało? Czy nie trzeba by tu jednak jakiejś odpowiedzialności karnej wobec slapujących? Czy ktoś... Może będzie łatwiej, bo to było bardzo długie pytanie i z przykładami... Nie jest ciężko odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Czy tak byłoby to możliwe? Teoretycznie tak. Teoretycznie, ponieważ trzeba mieć świadomość, że system prawny jest jednak systemem skomplikowanym. I to w ogóle dotyczy wszystkich slapów. My tu opowiedzieliśmy o paru pomysłach, natomiast musimy pamiętać, że na skomplikowane problemy nie ma jednoznacznej i łatwej odpowiedzi. To, o czym pan powiedział, czyli takie pomysły, jak pan wskazał, no one oczywiste mają pewne również słabości. Słabości takie jak to właśnie zapewnienie prawa do sądu, chociażby z drugiej strony, bo można sobie wyobrazić również nadużywanie tych przepisów z drugą stronę. Więc łatwej odpowiedzi na to, co pan powiedział, nie ma. Jak powinny wyglądać odpowiedzialność za składanie slapów? Ja w tym momencie nie potrafię powiedzieć. Myślałbym raczej nad tym, żeby nie potworzyć na przykład 43 postępowań, tylko próbować je komasować do jednego postępowania. Czy to coś zmieni zasadniczo? Nie wiem, ale jednak chyba już przynajmniej w zakresie takim organizacyjnym, gdzie jeden adwokat, tym bardziej zaprzyjaźniony, no nie musi pójść na 43 sprawy, tylko może chodzić na tą jedną. Ale to tylko taki wolny wniosek. Raczej powiedziałbym, że no niestety nie ma łatwej odpowiedzi na to, co pan powiedział i na to pytanie, które pan zadał. Czy ktoś z Państwa by chciał? Mogę tylko jeszcze dodać, że a propos kary, o której Pan wspomniał, odpowiedzialności karnej, no ja nie wiem, czy odpowiedzialność karna byłaby tu najlepsza, to też odpowiem, że nie wiem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że dyrektywa przewiduje w swoich przepisach możliwość nakładania kar za składanie slapów, więc jakaś droga, jakiś pomysł na to, że tak to powinno wyglądać, już jest.
Przyszło mi do głowy pytanie nawiązujące do tego pytania. Czy wyobrażacie sobie państwo, żeby na przykład nałożyć zakaz kierowania powództw ze strony instytucji publicznych? Czy to mogłoby być rozwiązanie części przynajmniej problemów? Będziemy pewnie tutaj nieobiektywni, ale no tak, oczywiście. Tak, proszę. To może mniej pytanie, ale na pytanie pani Dominiki Sytnickiej o przykłady padały, ale myślę, że chyba byłbym w stanie podać kilka ciekawych. Jeden proces cywilny z dóbr osobistych, mój akurat mogę się pochwalić, i bardzo chodzi o przykłady na dziwne lub złe stosowanie prawa. Samo prawo nie zawsze jest złe, ale można najlepsze przepisy źle stosować. Proces o dobra osobiste i właśnie to nie dyrektywy, tylko wyroki ETPC mówiące o tym, że archiwa są chronione. Faktycznie spotykam się z żądaniami usuwania danych z archiwum. O ile to nie są pozwy, albo w ogóle tego na to nie odpowiadamy, albo mówimy, że nie usuwamy archiwum. Czekamy na pozwy tego typu ewentualnie. Ale mam już jeden prawomocny, tylko poddany kasacji. Kasacja w Sądzie Najwyższym jest przyjęta, kiedy w procesie o dobra osobiste sądy dwóch instancji bezkrytycznie powielały pewnym naszym zdaniem oczywiste błędy, ale no właśnie co do artykułów, co do których nie orzeczono, że naruszają dobra osobiste, ale orzeczono zakaz ich usunięcia z archiwum. W kasacji wprost podnosimy no właśnie naruszenie, no nie pamiętam oczywiście których wyroków, ale tu nie chodzi o ich przytaczanie teraz. Więc mamy przestrzeń bardzo złej praktyki sądowej. To sędziowie są różni. Może też ciekawy przykład na 196, już tylko opisywany przeze mnie, kiedy wybryk chuligański, wieś Pińczyce w gminie Koziegłowy na końcu prawie świata, to nie te Koziegłowy obok Poznania większe, wybryk chuligański, chłopak chyba pod wpływem alkoholu zniszczył krzyż przydrożny. Krzyż był prywatną własnością, jak się okazało, ale ze 196 chciał się w to włączyć proboszcz miejscowy. Co ciekawe, sąd początkowo nawet dość przytomnie sprawdził, czy kto jest właścicielem. Okazało się, że właścicielem nie jest parafia, tylko osoba prywatna. Ta osoba prywatna nie wnosiła o ściganie sprawcy, uznała, że naprawił szkodę, zapłacił, przeprosił 5 razy. I trwa procedura odwoławcza w Sądzie Najwyższym o to, czy jednak można tutaj uznać parafię za poszkodowaną ze względu na 196, bo parafia dostała nakaz od biskupa częstochowskiego, że ma być poszkodowana. Więc widzimy, w jakich przestrzeniach może być ten przepis używany jak CEP. No to chyba tyle z takich, może chyba dwóch najciekawszych. Z tym 196 to jak kojarzę też takie organizowane akcje przez niektóre organizacje, które szukają osób, które chcą się poczuć obrażone ze względu na to, że była jakaś manifestacja z wykorzystaniem symboli religijnych. Pytanie, czy na to... Ja się tutaj odniosę, ja nie znam tej sprawy, ale jeśli rzeczywiście ze 196, no to trochę absurd, bo myślę, że są inne przepisy. Mamy tak bogaty kodeks karny, że za zniszczenie mienia można z innych paragrafów daną sprawę toczyć, a nie za obrazę uczuć religijnych. I to jest właśnie problem z tym przepisem, że on... Często nawet jeśli można by stwierdzić, że może jest zasadność, że coś rzeczywiście, no tutaj czy chuligański wybryk, czy zniszczenie, dewastacja mienia, no to rzeczywiście no są do tego inne przepisy i można do tego podejść z zupełnie innej strony, a ten przepis po prostu jest niepotrzebny, tym bardziej, że my chcąc go zlikwidować, nie mówimy, że dajemy przyzwolenie na dyskryminację na tle wyznaniowym, bo też są odpowiednie przepisy, które chronią ludzi przed
przed dyskryminacją, przed podżeganiem do nienawiści czy przemocy na tle religijnym, więc już jakby są te inne przepisy, które powinny w zupełności wystarczyć, żeby inne zasadne takie sprawy tutaj objąć. Bo też, jeżeli tak jeszcze jedno dodatkowe pytanie mogę zadać, bo czy widać już teraz zmianę, no bo te rzeczy się ciągnęły trochę przez to, że prokuratura bardzo czuła się w obowiązku do tego, żeby ścigać takie przypadki. Czy widać już jakąś się zmianę? To mogę powiedzieć, że w tej sprawie z tęczową Maryją to na etapie już Sądu Najwyższego, co było teraz w marcu, to na tej ostatniej rozprawie już prokuratura płocka już się wycofała z tego, ale jeszcze byli oskarżyciele posiłkowi i oni się nie wycofali, więc i tak jakby sprawa poszła do końca, więc no, to jest jakby przykład może pokazujący, że coś się zmienia, ale tak jak mówię, nie mamy wystarczająco danych, żeby to powiedzieć na pewno. Dopóki jest to oskarżenie posiłkowe w takich sprawach, no to w dalszym ciągu jest to problem. Odnosząc się do tego, o co zapytaliśmy na początku, jak rozpoznać SLAP? No musimy mieć świadomość, że w Polsce istnieją organizacje, które w swojej działalności statutowej mają tworzenie czy też przygotowywanie takich pozwów o charakterze strategicznym i takie wprost nazywają. No, taką typową organizacją jest Ordo Iuris, która uważa i ma w swojej działalności statutowej, tworzenie takich powództw, które będą kształtowały orzecznictwo w oczekiwanym przez tę organizację kierunku. No, czyli na przykład właśnie odpowiedzialności z artykułu 196, czyli na przykład kwestie aborcyjne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są typowe slapy, choć niekoniecznie jest ta ofiara slapu zawsze. To są typowe pozwy, które zmierzają do jakichś strategicznych rozstrzygnięć, które kształtują prawodawstwo. Czy są jeszcze jakieś... Tak. Dzień dobry, Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza. Ja zajmowałam się slapami na takim stypendium w Reuters Institute i przygotowałam taki zestaw praktyk dla newsroomów, które mają na celu właśnie albo zmniejszyć ryzyko dostania slapa, albo ograniczyć obciążenia, które mogą przez slap zostać wywołane. I tam jedna z rad, którą udzieliła akurat jedna z prawniczek, brzmiała, żeby pozwać slapera za zniesławienie, bo jeżeli ktoś twierdzi, że się kłamie albo nie dochowuje się reguł dziennikarskich, nie działa się zgodnie z nimi, to można po prostu taką osobę pozwać, ponieważ jest to zniesławienie. Moje pytanie brzmi, czy Państwo sobie wyobrażacie taką sytuację, pozwać wzajemne pozywanie się, zarówno jeśli chodzi o możliwości prawne w Polsce, jak i zasoby newsroomów w tym obszarze. Dziękuję. Okaże się, że spółki Skarbu Państwa będą narzekać, że są slapowane przez dziennikarzy. Ja może zacznę od tego, że bez względu na to, kto pozywa, to karne zniesławienie powinno zostać usunięte, więc najwyżej z cywilnego prawa, jeśli już mamy na ten temat dyskutować. Czy ktoś chciałby jeszcze skomentować? No, takie sytuacje się zdarzają, natomiast są to sytuacje wyjątkowe. Mogę powiedzieć, że ja znam jedną taką sytuację z własnej praktyki, ale ona nie odniosła takiego skutku, jaki chcielibyśmy. Czy można spytać o powód? Sąd uznał, że dziennikarz wykonuje zawód publiczny i że też tak, dokładnie, powołał się na grubą skórę. Czy jest jeszcze jakieś pytanie z sali? To ja może przekażę. Może to nie pytanie, tylko takie właśnie też podsumowanie i kamyczek do ogródka przykładów dziwnych zachowań, dziwnych decyzji, dziwnych wyroków sądu. Pani Zuzanna mówiła o tym przypadku Słoma z butów, a mnie przedstawiają się Piotr Giczela, tygodnik Siedlecki i obecnie freelancer.
w swojej karierze miałem pewien taki dość długi epizod bycia sprawozdawcą sądowym. I to było no, jeszcze przed czasem neosędziów i w ogóle przed nową zmianą, nawet tą pierwszą. I w swojej właśnie obserwacji sądów spotkałem tylko jedną sędzię, która miała bardzo duży zresztą też odsetek spraw, które wracały w apelacji. Czasami, jak czytałem, to wręcz żenujące były dla niej żenujące uwagi sędziów Sądu Okręgowego, którzy albo do ponownego rozpatrzenia kierowali sprawę, albo ją odrzucali w apelacji. Do czego zmierzam? Tu była słoma z butów. Właśnie ta sędzia, która miała taki duży odsetek, skazała człowieka. To akurat był niezwiązany ani z dziennikarstwem, ani to nie był działacz, no po prostu emerytowany nauczyciel, który na portalu społecznościowym wpisał takie porównanie, że ktoś zachowuje się, no to akurat była jakaś osoba ważna, że zachowuje się jak święta krowa, więc tu było to porównanie jak święta krowa, mimo wszystko został skazany. Ja tak na koniec chciałem powiedzieć, że slapy slapami, natomiast jeśli poziom sędziów orzekających w sądach rejonowych będzie mizerny, nie będą oni rozumieć albo nie będą chcieli rozumieć, bo wydaje się, że taki związek frazeologiczny jak święta krowa, no to rozumieć powinni tacy, którzy mają maturę, nie mówiąc już o absolwencie studiów prawniczych i aplikacji sędziowskiej, to niestety dobrze nie będzie się działo. Czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść? Albo czy są jeszcze komentarze z sali? Ktoś chciałby? A jak Państwo postrzegacie relacje między slapem i ustawą o sygnalistach, o której też jest głośno, bo wydaje mi się, tematy są trochę pokrewne. My też w tych naszych procesach czasem się powołujemy na dyrektywę, która jeszcze, jak wiemy, w Polsce nie weszła, no ale jest taka możliwość. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę pokrewny temat, tak? Więc czy sądzą Państwo, że można to na przykład jakoś powiązać i dać ochronę sygnalistów, którzy, jak wiemy, często sami są też slapowani na poziomie miejsc pracy, prawda, i na poziomie po prostu dziennikarskim? Oczywiście trudny temat, bardzo trudny i zupełnie nowy w tym momencie. Ustawa jest na etapie konsultacji chyba jeszcze wewnątrzrządowych, jeszcze się nie pojawiła. Raczej postrzegam ją pozytywnie, tak bym ogólnie powiedział. Natomiast co do tego, jaki to będzie miało wpływ na postępowania, no pewien będzie miało, ewidentnie. Tak. Nawet to, że w ogóle mówimy o kimś takim jako sygnaliście, jest czymś, co będzie dawało pewną obronę sygnalistom. Przepraszam za tę zbitkę. Natomiast o ile pamiętam, to na tym etapie, a przynajmniej ostatni raz, kiedy patrzyłem, nie było bezpośredniego połączenia między postępowaniem procesowym przeciwko takiej osobie, a byciem sygnalistą. Choć mogę się mylić, bo patrzyłem już jakiś czas temu. Jak tu kolega wspomniał o jakości sądów rejonowych, no to oczywiście padło też tu dzisiaj sądy rejonowe Warszawa, sądy rejonowe Myszków, Zawiercie, to jest zupełnie inna liga. Ale jeszcze dodam taką rzecz, że złą rzecz zrobiło, bo nie chodzi, żebyśmy tu narzekali, bo widzimy, że pewne rzeczy idą po prostu w dobrą stronę, ale idą dlatego, że dostrzegamy jako klasa, znaczy klasa polityczna, czynniki społeczne po prostu dostrzegają problem, że coś z tym trzeba zrobić. Złą robotę zrobiło ten przepis, że jeżeli w ogóle 212, to przeniesiono je do wszystkich sądów rejonowych. I rzeczywiście sądy rejonowe takie mniejsze nie miały kompletnie doświadczenia, bo wcześniej obowiązywał przepis, że sprawy z 212 trafiały tylko do sądów rejonowych w miejscu, gdzie jest sąd okręgowy. Czyli dla przykładu ja dawniej zawsze sądziłem się w Częstochowie, a teraz zaczęło to wracać do Myszkowa. I tutaj jest drugi problem, no, pewnych podejrzeń, jak te sądy działają, bo wiecie, dawniej co najwyżej się zastanawiałem, jak szedłem do sądu, czy sędzia jest kompetentny. No, w ostatnich latach niestety musiałem się też sprawdzać to, czy jest może dobrozmianowy, czy jest neosędzią oczywiście,
albo czy po prostu nie jest niezawisły w swoim orzekaniu, bo tu się pojawiał coraz większy problem, że widzieliśmy to, że no nie da się w pewnych miejscach w ogóle wygrać, bo to robią się sądy kapturowe. No i przykładowo miałem kilka takich, jak pan radca wspominał o tym, kiedy można zauważyć slab, no to kiedy, wysokie roszczenie i tak dalej. Jak dzisiaj analizuję to tak z perspektywy czasu, to nie wiedziałem, że miałem pierwsze procesy slapowe kilkanaście lat temu. Przykłady, no oczywiście pozywanie przez instytucje publiczne, jak na przykład kuratorium. I tu ciekawostka, Sąd Rejonowy w Myszkowie w pierwszej instancji przywala mi drakońską karę. Tam jakoś łączne koszty grzywien i kosztów to chyba za 30 tysięcy. W apelacji na szczęście znajduje się doświadczona sędzia, która mówi, w tej sprawie nic nie było, sąd wymyślił zarzuty. Jest uniewinnienie. Czy można powiedzieć, czasami to działa, czasami to zaskoczy, że można się wybronić, ale co jest, ale są też przykłady, kiedy w tym kolejnym sądzie jest tak samo sąd, powiedzmy, nie do końca przygotowany merytorycznie. To tak jak podałem przykład ten chociażby z zakazem usunięcia archiwum. I jeszcze chyba taki też ciekawy może przykład uzupełniający, że też już dość stara sprawa. Widzimy wszyscy, jakim problemem w ostatnich latach są wszystkie te płonące wysypiska, mówi się o mafii śmieciowej. Miałem taki proces już też dość dawno, może z 10 lat temu, kiedy opisywałem tego typu sprawy. Zostałem oczywiście pozwany, to akurat było o dobra osobiste, ale wysokość roszczenia, 300 tysięcy. Myśmy w artykule kolejnym kpili, czemu nie milion, bo ładniej brzmi. Ale ta firma opłaciła pozew na 300 tysięcy, płacąc 15 tysięcy samego kosztu wpisu. Tu było widać, że tu nie chodzi o dobra osobiste, tylko o zastraszenie dziennikarza, redakcji potencjalnie wysokimi kosztami. Sąd w pierwszej instancji zachował się świetnie, w całości oddalił powództwo, ale w uzasadnieniu sąd powiedział, no tam taka mała przestrzeń, bo tam faktycznie podaliście informację nieprawdziwą, natychmiast ją sprostowaliście. Nie była to istotna tak naprawdę informacja naszym zdaniem, zdaniem sądu też nie, bo to jest ta kwestia, kiedy czy można, był oczywiście ewidentny interes społeczny przecież, bo dopiero to były lata, kiedy dopiero później zaczęły się te afery z mafiami śmieciowymi, palenie wysypisk i tak dalej. Ale już sąd drugiej instancji apelacyjny no zachował się z kolei dziwnie. Zachował się w taki sposób, który ja nazywam symetryzmem sądowym, kiedy pierwszy wyrok jest w jedną stronę czy w drugą bardzo dobry albo bardzo zły i dochodzi do zmiany w drugiej instancji i sąd sobie liczy tak. No, w pierwszej instancji ja dostałem chyba 16 tysięcy zwrotu kosztów. No, w drugiej instancji sąd powiedział, że nie, ten właśnie drobny fakt jednak narusza dobra osobiste tej firmy, więc panie redaktorze, pan zapłaci 15 tysięcy zadośćuczynienia, a ta firma panu zwróci 15, nie już nie 16, tylko 15 coś tam tysięcy kosztów. Czyli sąd wyzerował nam to, ale tak naprawdę nie wyzerował, bo ja te 16 tysięcy wydałem na koszty przecież, co nie? I to jest to zjawisko, które no nie dotyczy tylko sądów, tylko ja uważam, że również w dziennikarstwie symetryzm jest bardzo szkodliwy, w orzecznictwach sądów też. I można to, myślę, że też dotknął pan bardzo ważnej kwestii takiej proceduralnej, że w sprawach karnych o zniesławienie sprawa trafia do sądu rejonowego, natomiast w sprawach cywilnych do sądu okręgowego, czyli tu, gdzie można naprawdę odczuć dużo bardziej dotkliwie sankcje, to sprawa trafia do sądu niższej rangi, do sędziego z mniejszym doświadczeniem. Jest to pewien paradoks i coś, co no, nie powinno mieć miejsca, jak się wydaje. Czy jeszcze, wydaje mi się, że nie mamy już oficjalnie czasu, bo był do 15 panel, więc niestety muszę w tym momencie postawić kropkę, a jeżeli są jeszcze jakieś sprawy, o które ktoś z państwa chciałby spytać, to nie wiem, możliwe, że nasi paneliści jeszcze będą dzisiaj, jeżeli mogę tak w państwa imieniu zachęcać do kontaktu. A tymczasem chciałabym wszystkim podziękować i naszym gościom, gościniom i państwu też, i państwu, którzy nas oglądają. I dziękuję i zapraszamy też na kolejny panel, który będzie za pół godziny, zdaje się. Dziękujemy.